Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Czuję się niepewnie po dwóch znakomitych przedmówcach i mam nadzieję, że sprostam oczekiwaniom. Pierwsza sprawa. Jestem z wykształcenia psychologiem i też pracuję w fundacji zajmującej się profilaktyką zdrowia psychicznego. Czyli nasze zadanie to jest przede wszystkim praca z dziećmi, młodzieżą, też z rodzicami, z nauczycielami w celu zapobiegania problemom. Czyli chodzi o to, żeby no, nie dochodziło do uzależnień, żeby nie dochodziło do różnych problemów emocjonalnych, psychicznych, żeby młodzież nie wchodziła w tak zwane zachowania ryzykowne. Czyli takie jest moje doświadczenie pracy i moja wiedza. No i o czym chciałabym opowiedzieć? Chciałabym, żebyśmy sobie dzisiaj odpowiedzieli na takie pytania. Na przykład, czy jedyne takie prawdziwe uzależnienia to narkomania, alkoholizm i nikotynizm? Czy można mówić o innych rodzajach uzależnień, czy to jest takie już bardzo naciągane? Tak? Czy przyklejenie do smartfona, ciąg dalszy, to prawdziwe uzależnienie, czy po prostu styl życia? Też, czy nasze dzieci bardziej pokochają elektronikę niż ludzi? Czy granie w gry cyfrowe może być podobne do zażywania kokainy? I na te pytania postaram się odpowiedzieć, aczkolwiek to też będzie taki duży skrót. Proszę zdać sobie sprawę, że to jest ogromny dział w ogóle wiedzy, to znaczy ja w tej chwili prowadzę na przykład 18-godzinne warsztaty dla psychologów, dla nauczycieli związane z tym tematem, a tutaj muszę się zmieścić w jednej godzinie, więc to będzie taka pigułka, taka synteza do poszerzenia. Natomiast oczywiście od czego musimy zacząć i tutaj bardzo proszę o wyrozumiałość wszelkich tomistów, ponieważ teraz dokonam takiego przelecenia, że tak powiem, po traktacie o człowieku w 6 slajdach, więc proszę o wybaczenie i wyrozumiałość. Nawiążę do tego, co już dzisiaj padło dwukrotnie, to znaczy do definicji prawdziwej wolności. Jednak my naprawdę musimy zacząć od definicji, żeby mieć się do czego odnieść. I rzeczywiście no, tu będzie powtórzenie tego, o czym mówiliśmy do tej pory, że najbardziej popularne wyobrażenie wolności to jest, że to jest brak przymusu. Właśnie to łacińskie libertas, brak ograniczeń, termin, który był stosowany w odniesieniu do ludzi, dzieci, na których nie ciążą jeszcze obowiązki na przykład służby wojskowej. Albo też wolność w języku polskim też gdzieś tam zakorzeniona językowo w wolnej woli, zdolność dokonywania wyboru, który nie jest wymuszany przez żadne czynniki zewnętrzne. I takie jest najbardziej popularne, prawda, rozumienie wolności, ale to jest rozumienie, definicje, które są oparte na braku przymusu. I w związku z tym człowiek czy ktokolwiek nie jest w stanie nigdy być prawdziwie wolny. No bo na przykład no, gdzieś jednym z takich symboli wolności może być wilk chociażby, tak? Że wilki są takie prawdziwie wolne zwierzęta. No ale pytanie jest takie, czy wilk rzeczywiście będzie prawdziwie wolny według tych definicji o braku ograniczeń. No nie będzie, bo wilk nie ma skrzydeł, wilk nie może latać, więc pewne ograniczenia ma, więc no, nigdy nie będzie prawdziwie wolny, jeżeli bazujemy na tej definicji wolności od ograniczeń. No i właśnie tutaj, że tak powiem, skracając niesamowicie i w sposób no, straszny świętego Tomasza z Akwinu znowu, czym jest wolność w jego ujęciu? No wolność realizacji własnej natury w sposób doskonały. Takie najbardziej streszczenie streszczenia. W przypadku człowieka to wolność wyboru opartego o rozum, dążenie do dobra doskonałego. To już słyszeliśmy dzisiaj, prawda? Do takiego pełnego zrozumienia, o czym wchodzi w tej wolności, to warto sobie zdać sprawę, że też zwierzęta w pewnym stopniu dysponują wolnością na takim bardzo, bardzo podstawowym poziomie. To znaczy, jak funkcjonuje zwierzę, jaka jest jego natura. No z jednej strony na samym spodzie mamy takie doświadczenia zmysłowe, odbieranie świata zmysłami,
Następnie mamy uczuciowość, która w przypadku wielu zwierząt jest bardzo bogata, bardzo rozbudowana. Jak ktoś ma zwierzątka domowe, ma psa na przykład, no to wie, jak bardzo uczuciowe może być zwierzę, jak bardzo przywiązane do swojego pana, swojej pani, prawda? Czyli bogata uczuciowość. I na samej górze jest instynkt, czyli władza osądu opierająca się o doświadczenia zebrane przez zmysły zewnętrzne. Taki najwyższa władza u zwierzęcia, instynkt. Z kolei u człowieka, jeżeli chodzi o nasze funkcjonowanie, to też na samym spodzie są doświadczenia zmysłowe, to co odbieramy zmysłami. Następnie jest uczuciowość, nasze emocje. Ale na samej, potem jest jeszcze pamięć i wyobraźnia i na samej górze jest ta władza nadrzędna, rozum i wolna wola. Tam, gdzie u zwierzęcia jest instynkt, tam u nas jest rozum i wolna wola. I teraz tak, bazując na tym, jaka jest natura zwierzęcia, to co będzie oznaczała wolność u zwierzęcia? To jest wolność w postaci realizacji jego natury, czyli wolność poruszania się, pożywiania, przetrwania jednostki i wolność rozmnażania, przetrwania gatunku. Czyli takie zwierzę, które ma zapewnione te poziomy wolności, możemy powiedzieć, że jest prawdziwe wolne, bo może realizować swoją naturę. W przypadku człowieka, no to będzie też wolność poruszania się, wolność pożywiania, przetrwania jednostki, wolność rozmnażania, przetrwania gatunku i na samej górze będzie wolność związana z tą władzą zwierzchnią u człowieka, z rozumem, wolność wyboru opartego o rozum. No i w tym momencie tak mamy taką definicję wolności na tym takim najbardziej podstawowym poziomie. Myślę, że to jest ważne, żebyśmy popatrzyli na te poziomy poza poruszaniem się, pożywianie, przetrwanie osobnicze, przetrwanie gatunku i później ten rozum, bo w gruncie rzeczy do tego będę nawiązywać za chwilę, zmieniwszy kompletnie kontekst, bo przechodzę od świętego Tomasza z Akwinu, którego potraktowałam bardzo, przepraszam, tak bardzo, bardzo powierzchownie, tak? Przechodzę już do dziedziny moich kompetencji, czyli już psychologii. Też, bo akurat czasami jak czuję potrzebę powiedzenia parę słów w obronie psychologii. Czasami spotykam się z opiniami, które mówią, psychologia to w ogóle jest czarna magia, to jest człowiekowi niepotrzebne i nie powinno się w ogóle, no na przykład, że księża nie powinny zapraszać psychologa do tutaj na spotkania, bo to jest w ogóle zło wcielone, takie jest narzędzie szatana. Więc zdaję sobie sprawę, że jeżeli chodzi o psychologię, to jest ogromny parasol, pojęcie psychologii to jest ogromny parasol pojęciowy zbierający bardzo różne rzeczy. I naprawdę zgadzam się, że w psychologii będziemy mieć wiele kierunków czy wiele idei, które są bezpośrednio związane z okultyzmem albo z New Age, tak? Że będziemy mieć sporo ideologii. Ale w ramach psychologii mamy też badania, które są na pograniczu tak naprawdę psychologii i medycyny. Na przykład badania nad funkcjonowaniem mózgu, czyli neuropsychologia, które już są bardzo mocno, że tak powiem, udokumentowane w faktach. To znaczy tutaj jest, nie da się, że tak powiem, ideologicznie tego wykorzystać za bardzo, czy zmanipulować i są takie dosyć solidne. I ja przede wszystkim się odnoszę w tym, co powiem, do tej neuropsychologii, do tego, co wiemy na temat funkcjonowania mózgu człowieka, neuroprzekaźników i tak dalej. Więc mam nadzieję, że bycie psychologiem zostanie mi wybaczone. I teraz już przechodząc do tej psychologii takiej mocno ugruntowanej w nauce, bardzo przełomowym momentem w psychologii był rok 2011. Z jednej strony jest tak, że właśnie w tym wieku już, po zakończeniu XX wieku, bardzo rozwinęła się neuropsychologia. W
w tym sensie, że zaczęto wykorzystywać możliwość pomiaru, co się dzieje w mózgu człowieka żywego, że tak powiem. Wcześniej to było tak, że trzeba było wziąć martwego człowieka, rozkroić mu mózg, zobaczyć jakie zmiany tam nastąpiły i wysnuwać jakieś wnioski na temat tego, co tam się zadziało. A w tej chwili mamy technologię pozwalającą na to, że człowiek coś opowiada, człowiek coś robi, a w tym samym czasie jest badana aktywność jego mózgu, się pokazuje, które obszary się aktywują, w jaki sposób i tak dalej. I to nam daje naprawdę ogromną wiedzę na temat funkcjonowania mózgu człowieka. No a wiemy oczywiście, mam nadzieję, że się zgadzamy co do tego, że to wszystko jest ze sobą związane, to znaczy to nie jest tak, że jesteśmy duszami, które zamieszkują jakoś tam ciało, które jest nam totalnie obce, tylko że ciało, psychika, emocje, też duchowość, intelekt, rozum, to wszystko ze sobą jest związane i na siebie nawzajem wpływa. No i do tego 2011 roku przyjmowano za definicję uzależnień właśnie taką definicję klasyczną. To znaczy mówiono o tym, że żeby doszło do uzależnienia, to musi zostać dostarczona jakaś substancja z zewnątrz. Czyli narkotyk, nikotyna, alkohol. Nie mogę się ruszać, bo znika ten tekst. Natomiast właśnie dzięki temu neuroobrazowaniu i badaniu mózgu człowieka amerykańskie Stowarzyszenie Medycyny Uzależnień zmieniło wtedy definicję uzależnienia. To znaczy, tutaj ta definicja brzmi w tej chwili następująco, po nich zaczęły inne towarzystwa profesjonalistów zmieniać swoje spojrzenie na uzależnienie. Oni zdefiniowali, że uzależnienie to podstawowa przewlekła choroba obwodów nagrody, motywacji, pamięci, mózgu oraz obwodów pochodnych. Dysfunkcja w tych obszarach prowadzi do charakterystycznych przejawów biologicznych, psychologicznych, społecznych i duchowych. Odzwierciedla się to w patologicznym dążeniu do nagrody dostarczanej przez substancje lub zachowania. I to ostatnie jest tą zasadniczą zmianą, że zauważono, że niektóre zachowania właśnie nałogowe mogą powodować w mózgu zmiany analogiczne do zmian, które następują pod wpływem na przykład narkomanii czy alkoholizmu, że zachowania, nałogowe zachowania mogą zmieniać mózg w podobny sposób. Innymi słowy, tutaj jest mowa o upośledzeniu funkcjonowania rozumu, tak przekładając to na świętego Tomasza z Akwinu, że nałogi uzależnienia upośledzają funkcjonowanie rozumu, czyli tej naszej władzy, która czyni z nas ludzi. I przechodząc znowu na głębszy poziom już biologiczny, kluczową rolę w powstawaniu uzależnień odgrywa dopamina, która jest neuroprzekaźnikiem produkowanym w mózgu hormonem. Mówi się o niej, że jest najsilniejszą pojedynczą nagrodą w mózgu. W tym sensie, że rzeczywiście, żebyśmy czuli radość, satysfakcję, przyjemność, to jest taka cała mieszanka różnych hormonów produkowana, na przykład tam endorfiny, oksytocyna, dużo tego jest. Natomiast dopamina na tle tego koktajlu hormonalnego jest o tyle wyjątkowa, że wystarczy, że tylko sama dopamina się jest produkowana i dzieją się dwie rzeczy. To znaczy odczuwamy przyjemność, satysfakcję, ale z drugiej strony też odczuwamy impuls, żeby powtarzać zachowanie, które doprowadziło do produkcji dopaminy. Dlaczego? Dlatego, że ona jest produkowana, gdy podejmujemy działanie sprzyjające przetrwaniu, czyli realizacji naszej natury na poziomie tym zwierzęcym w gruncie rzeczy, tak? Przetrwania jednostkowego czy przetrwania gatunku. Bo konkretnie dopamina nas zachęca do podejmowania właśnie tych czynności, dzięki których przetrwamy my lub ludzkość jako taka. Czyli na przykład jedzenie. Jeżeli się najemy, jest wydzielana dopamina, jest nam przyjemnie, jesteśmy zachęcani, żeby też kolejnym razem też się najeść, jak odczujemy głód. Przetrwanie.
jeżeli unikniemy jakiegoś zagrożenia, ktoś na nas napadnie, my przed nim uciekniemy albo z nim zawalczymy, go pokonamy, to też jest wydzielana dopamina nagradzająca nas za przetrwanie. Jak najbardziej sytuacja intymna, damsko-męska, też jest mocno nagradzana dopaminą, no bo dzięki temu, tak biologicznie rzecz ujmując, ma być prokreacja, mają być dzieci, ma być przetrwanie gatunku, więc ta intymność jest też bardzo nagradzana dopaminą. Co jest jeszcze charakterystycznego? Te rzeczy to będą się działy na... Właśnie nie wiem, co mam robić, żeby to nie migało. Przepraszam. Tych rzeczy będą doświadczać też zwierzęta. Czyli na przykład u psa też będzie produkowana dopamina, jak zrobi coś dobrego dla swojego przetrwania. Ucieknie przed jakimś innym psem, czy właśnie no, znajdzie się w sytuacji sprzyjającej przetrwaniu gatunku, tak, czy dostanie jedzenie. Ale człowiekowi dopaminę dają też takie bardziej ludzkie zachowania związane właśnie z korzystaniem z rozumu. Czyli jeżeli ja zostanę przez kogoś pochwalona, to ktoś mi powie dobre słowo, to w tym momencie u mnie też się produkuje dopamina, tak? Dobre słowo, dobrze zasłużone szczególnie, tak? Jeżeli w inne sytuacje, jeżeli ktoś pokona przeciwnika, ale niekoniecznie fizycznie, może być to pokonana w szachach, tak? Albo przewaga nad konkurencją na rynku, to też da człowiekowi dopaminę. Jeżeli pokonał własne ograniczenia, na przykład, nie wiem, ktoś trenuje jakiś sport i udało mu się pokonać własny jakiś dotychczasowy rekord, to też otrzyma dopaminę. Czyli jeżeli opanujemy jakąś nową czynność, nauczymy się czegoś, osiągamy mistrzostwo na przykład w jakiejś umiejętności, to też dzięki temu uzyskujemy dopaminę i taki impuls, żeby to powtarzać, bo to jest dobre, bo to jest sukces. To, co jest charakterystyczne dla tych naturalnych źródeł dopaminy, że dopamina, którą otrzymujemy naturalnie, to jest doświadczenie nieczęste, to znaczy, no pomyślmy sobie sami, tak? To nie jest tak, że jemy non-stop, jemy co jakiś czas, tak? Jak odczujemy głód. Tak samo zbliżenie intymne, bynajmniej nie jest to rzecz, która się dzieje non-stop, a tak samo sukces, jakikolwiek sukces, dosyć, że tak powiem, doświadczenie, na które trzeba po trochu zapracować, ale w każdym razie dosyć rzadkie. No i w takich naturalnych ilościach dopamina nam pomaga. Pomaga właśnie w przetrwaniu. Daje nam przyjemność i daje nam impuls, żeby powtarzać te czynności, które sprzyjają przetrwaniu naszemu. Czyli, bo dlaczego to podkreślam, bo wiele osób słyszało gdzieś tam o dopaminie, ale też się próbuje zrobić z tego narkotyk. To nie jest narkotyk, tak? To jest rzecz, która na takim naturalnym poziomie, kiedy my dostajemy ją rzeczywiście w tych sytuacjach, dzięki którym przeżyjemy my czy nasz gatunek, no to w tym momencie ona jest dla nas dobra. Natomiast problem polega na tym, że ten układ nagrody, czyli cały system w głowie człowieka, który jest odpowiedzialny za produkcję dopaminy i za nasze przetrwanie, jest zależny od ciałka migdałowatego, które jest bardzo, bardzo prymitywne. To znaczy, to jest taka malutka struktura w środku mózgu, która jest wielkości kształtu migdała i która działa w sposób błyskawiczny i bardzo prymitywny. Zresztą musi tak działać, bo na przykład jeżeli chodzi o uniknięcie zagrożenia, to gdybyśmy mieli używać rozumu, tak, w postaci, oj, ktoś do mnie biegnie z wyciągniętym nożem, może lepiej przed nim ucieknę, to już dawno mnie dopadł i zadźgał, prawda? Więc tutaj jest tak, że jak ja widzę w ogóle sylwetkę biegnącą z nożem w moim kierunku, to jest tak, że uciekam natychmiast, czy powiedzmy, gdybym była lepiej zbudowana i wytrenowana w sztukach walki, to bym zaatakowała. Natomiast nie działoby się to na poziomie refleksji takiej rozumowej, tylko na poziomie rzeczywiście działania instynktu.
No i problem z tym ciałkiem migdałowatym, bo ono daje sygnał, produkujemy dopaminę jak przetrwasz i ta dopamina później się rozchodzi po mózgu. Problem z nim jest taki, no właśnie, tkwi w tej prymitywności. To znaczy, że ciałko migdałowate może zostać łatwo oszukane przez całą masę różnych rzeczy. I z takich najważniejszych, różne narkotyki powodują, że tej dopaminy produkuje się dużo, często więcej niż, że tak powiem, naturalnie. Tutaj dla porównania jest jedzenie, które nam podnosi poziom dopaminy. Taki wyjściowy poziom w mózgu to jest 100 jednostek, tutaj podnosi do 150, później to łagodnie opada do poziomu wyjściowego, potem zaczyna nam się chcieć jeść i znowu jemy, znowu się podnosi. Ale już na przykład morfina używana, prawda, w medycynie powoduje, że ten poziom dopaminy wzrasta na troszeczkę dłużej i się dosyć długo na podwyższonym poziomie utrzymuje. A później jest coś, te czerwone, co na razie nie będę o tym mówić, co to jest, niech sobie pozostanie tajemnicze. Mamy kokainę. Kokainę, która podnosi poziom dopaminy do 350 jednostek. I później ona spada. To jest więcej niż człowiek, niż w ogóle organizm jest w stanie wyprodukować naturalnie. I mamy na przykład amfetaminę, którą tutaj w ogóle wyrzuciło poza skalę, bo pod wpływem amfetaminy jest produkowanych 1000 jednostek dopaminy, a następnie ona bardzo gwałtownie opada. To jest w ogóle absolutny gwałt na naszym mózgu i na naszej naturze. I to są narkotyki. Też nikotyna, też alkohol, też powodują, że mózg produkuje więcej dopaminy niż, znaczy, że produkuje właśnie podwyższony poziom dopaminy. Wiadomo, że inaczej działa amfetamina, inaczej alkohol, inaczej nikotyna, tak, ale ten mechanizm dopaminowy jest dla nich wspólny. I teraz problem polega na tym, że nie tylko substancje dostarczane z zewnątrz będą nam naruszały ten układ nagrody, ale też zachowania. Na przykład co? Na przykład internet, na przykład zjawiska związane z naszym poruszaniem się po świecie wirtualnym. Media społecznościowe są rodzajem narkotyku łagodnego, ale jednak są. Dlaczego? Co działa w mediach społecznościowych tak bardzo na układ nagrody? Lajki. To, że ktoś skomentuje pozytywnie coś, co udostępniliśmy, że udostępni to, co myśmy wrzucili w internet, tak? To wszystko jest przez ciałko migdałowate postrzegane jako sukces, czyli pretekst do produkowania dopaminy. Gdyby zapytać Państwa, kiedy ostatnio usłyszeli jakiś komplement, no to może być różnie, tak? Miłe słowo. Ja akurat dzisiaj usłyszałam kilka już i oczywiście, że mi się poziom dopaminy podniósł, tak? Natomiast na przykład jak prowadzimy zajęcia z młodzieżą i pytamy, kto dzisiaj usłyszał jakieś dobre słowo, to jak się zgłosi jakieś dziecko czy nastolatek i mówi, a dzisiaj mama mi powiedziała coś miłego, to tak połowa klasy patrzy z takim lekkim, takim, ale ma fajną mamę, nie? Czyli dosyć rzadkie doświadczenie, prawda? A w momencie, kiedy ktoś publikuje coś w mediach społecznościowych i ma dużo osób obserwujących, natychmiast pojawiają się właśnie łapki w górę, serduszka, komentarze i tak dalej. Każda ta rzecz to jest kolejna porcja dopaminy. Oczywiście, że to może człowieka bardzo wciągać, żeby coś więcej, tak, publikować. To świetnie widać po profilach instagramowych nastolatek. Tak, jak coś tam opublikuje, to od razu pojawiają się wszystkie przypsiaciółki, które tam piszą, ale cudnie, wspaniale, cudownie, najlepsze jesteś, świetna i tak dalej. Nie? I mnóstwo tych serduszek. Czyli to jest pierwsza rzecz. Ciałko migdałowate nie odróżnia tego, co na ekranie, od tego, co nam się przydarza w świecie rzeczywistym. I to jest istota problemu związana ze światem wirtualnym, ze światem cyfrowym. Że dla ciałka migdałowatego serduszko na ekranie ma taką samą wartość, jak to, że do mnie podeszła mama i powiedziała mi, kochana córeczko, coś tam, no nie wiem, bardzo się cieszę, że znalazłaś jeszcze czas przed szkołą, żeby posprzątać kuchnię, tak? I to jest to samo.
z punktu widzenia ciałka migdałowatego, makabra, prawda? Kolejna rzecz, i to trochę rzeczywiście też, dobra, to już sobie algorytmy sobie pominimy, bo to jest duży temat. Kolejna rzecz, która nas będzie wciągała w ten świat wirtualny, to są gry, gry cyfrowe, gdzie podstawą tego, co nas pociąga, co powoduje, że dostajemy duże porcje dopaminy, to jest po prostu zaburzona proporcja sukcesów i porażek. To znaczy, najlepiej to zrozumieć, kiedy porówna się sprawę do sportu. Jeżeli chodzi o sport, jak ktoś uprawia jakiś sport, to co się dzieje? Żeby odnieść jakiś sukces w postaci wygranej z, czy drużynowej, czy indywidualnej, to trzeba włożyć w ten sport mnóstwo pracy. Wstawanie o 5 nad ranem, żeby przed szkołą jeszcze pojechać na przykład na trening, tak? Mnóstwo porażek po drodze, mnóstwo wysiłku, bolące mięśnie, urazy i tak dalej. I w końcu wygrana, w końcu ta zasłużona porcja dopaminy. W grach mamy, owszem, jak gra jest zbyt łatwa i jest sukces za sukcesem, to ta gra też jest nudna i szybko zniechęca człowieka, ale i trzeba troszeczkę się napracować, żeby odnieść sukces. Natomiast tak czy inaczej tych okazji do odniesienia sukcesu, do pokonania przeciwnika, do wygrania jest więcej, czy nawet pokonania własnych dotychczasowych rekordów jest więcej niż daje nam ta rzeczywistość. I tym bardziej to się dzieje, że jeszcze nie spotkałam gracza, który by powiedział, na przykład postać przeze mnie stworzona przeszła na kolejny poziom. No nie, my się utożsamiamy, mówimy, to ja przeszłam na kolejny poziom, tak? To ja zbawiłam ludzkość, to mnie zamordowali, a nie postać przeze mnie stworzoną zamordowała. I to tym bardziej sprzyja oszukaniu tego ciałka migdałowatego. To, co też sprzyja, przepraszam, uzależnieniu, to jest, znaczy jednak powiem o algorytmach. To znaczy, że w wiele gier jest wpisane, są dodatkowe, że tak powiem, premie czy bonusy za to, że ja codziennie do tej gry zajrzę. Że na przykład jakieś dodatkowe udogodnienia, które normalnie musiałabym kupować za realne pieniądze, dostaję tylko przez to, że ja codziennie odklikam. Oj. Wiem, że to jest stresujące, mnie to stresuje, Państwu też takie migające co chwila, ale nie mam na to wpływu, nie wiem, co z tym zrobić. Sprawdziłam i właśnie o to chodzi, że to tak samo z siebie. Dobrze. Czyli to. Teraz ja od razu powiem o jednej z najgorszych rzeczy związanych z światem wirtualnym w gruncie rzeczy. Że w sytuacji, w której w tej chwili jesteśmy, to znaczy w tej chwili akurat nie jest jeszcze najgorzej, ale na przykład sytuacja, w której dzieci i młodzież była przez w ubiegłym roku szkolnym, sytuacja nauki zdalnej, szczególnie moment, w którym była godzina policyjna pod tytułem do 16 nie można wychodzić na zewnątrz, na dwór, no jak mówią w poznańskim, to w tym momencie tak naprawdę świat wirtualny był jedyną odskocznią, jedynym miejscem, gdzie oni mogli mieć cokolwiek pod kontrolą zależnego od siebie. No to w tym momencie te różne rzeczy, które mają potencjał uzależniający w świecie wirtualnym, tym silniej na ludzi oddziaływali. Tak? W momencie, kiedy ode mnie nie zależy nic, bo nawet nie mogę wyjść na zewnątrz, kiedy nie mogę pójść pograć w piłkę z kolegami, ale mogę grać godzinami w grę, to oczywiście, że mnie to będzie bardzo wciągało. Ja? Więc też niestety te sytuacje mocnego ograniczenia wolności zewnętrznej sprzyjają większemu uwikłaniu w świat wirtualny. I ostatnia rzecz z tych takich najważniejszych, które gdzieś czyhają w świecie wirtualnym, które mają potencjał potężno uzależniający, to jest pornografia internetowa. Ze względu na to, że ona jest dostępna na kliknięcie, tak?
jak się patrzy na badania, to się okazuje, że większość osób korzysta z pornografii na smartfonach, które są w kieszeni, w każdym momencie dostępne, w każdym momencie życia, bardzo prywatne, tak, bo jak się komuś zagląda w smartfon, to jest prawie tak, jakby się sięgało po jego szczoteczkę do zębów, tak? Zauważyli chyba Państwo, że smartfony nasze są taką bardzo osobistą rzeczą. Więc jest to dostępne na kliknięcie, dostępne w każdym momencie i praktycznie żadnych ograniczeń w dostępie nie ma, no bo kliknięcie mam 18 lat, to nie jest żadne zabezpieczenie, tak? Natomiast dla ciałka migdałowatego ta pornografia jest taką samą okazją do przedłużenia gatunku jak realna obecność drugiej osoby, czyli będzie reagować w ten sam sposób jak na prawdziwą intymność, produkując porcję potężną dopaminy po to, żeby nas zachęcić do podjęcia czynności ku przedłużeniu gatunku. Nie? To jest taki dopaminowy potop. I tutaj wracamy do tego wykresu, który pokazywałam. Ten czerwony kawałek wykresu to jest pornografia, bo ona działa w bardzo specyficzny sposób, to znaczy po pierwsze podnosi szybko, błyskawicznie poziom dopaminy. Jeden z badaczy tematów to kiedyś porównał jakby poziom pobudzenia przy okazji oglądania pornografii do odpalania samochodu na kable, że to jest taki dosyć gwałtowny wzrost poziomu dopaminy i w ogóle różnych hormonów przyjemności. I co się dzieje potem? Nie korzystamy z okazji przedłużenia gatunku, pojawia się kolejna scena, kolejna konfiguracja aktorów, która jest odczytywana przez ciałko migdałowate jako kolejna okazja do przedłużenia gatunku i jesteśmy do tego zachęcani kolejną porcją dopaminy. W związku z tym człowiek może oglądać pornografię przez długi czas, czasami nawet wiele godzin, mając taki ciągły dopływ tej dopaminy, taki potop dopaminowy. I to czyni z pornografii w gruncie rzeczy najsilniejszy narkotyk, bo przy okazji narkotyków to jednak jest to, że zażyjemy go i następuje wzrost dopaminy, a następnie spadek. I tak samo jeżeli chodzi o efekt, natomiast tą pornografię człowiek może oglądać przez wiele godzin i cały czas mieć nowe porcje dopaminy. Jak następuje zniewolenie? Tak? Jak jest przejście od tego momentu, że po prostu mózg zostaje oszukany, że oto i stoisz w obliczu dobra, w tym sensie, że oto robisz coś, dzięki czemu przetrwasz ty albo przetrwa ludzkość, przechodzi do tego, że nie tylko zostaje oszukany, ale że to się przeradza w nauk, że człowiek wchodzi w te zachowania i nie potrafi się od nich wyzwolić, traci kontrolę. Tutaj jest akurat taki najbardziej skomplikowany moment, ale my go tłumaczymy nawet dwunastolatkom, ten wykres tutaj, ten rysunek i oni to łapią, więc spokojnie my sobie też poradzimy, myślę. To jest tak, że żeby ta dopamina zadziałała w mózgu człowieka, nie tylko musi zostać wyprodukowana, ale ona jest neuroprzekaźnikiem. Ona musi zostać wyłapana przez tak zwane receptory dopaminy znajdujące się w następnych w synapsach. Tutaj akurat młodzieży jest łatwiej, bo oni mają zwykle świeżo jeszcze w głowie wiadomości z poziomu biologii pod tytułem jak wyglądają komórki nerwowe, tak, że one wyglądają tak, że tutaj jest takie jądro komórkowe i potem są takie długie synapsy, które ze sobą się prawie że stykają między tymi synapsami. Przeskakują różne impulsy, neuroprzekaźniki i tam różne rzeczy się dzieją, myślimy, reagujemy i w ogóle. No i właśnie ta dopamina musi zostać wyłapana przez receptory dopaminy, żeby pojawił się ten efekt, że to jest przyjemne, satysfakcjonujące. I mózg człowieka broni się, tutaj pytamy młodzież, czym się różnią te dwa obrazki poza napisami. No to oczywiście poza napisami różnią się tym, że jest mniej tych wypustek na dolnym obrazku, prawda? Oni tam mówią czasami takie ludziki, czy też takie łapaczki, które wyłapują te kulki dopaminy. Mózg broni się przed potopem dopaminowym,
czyli przed tym, że jest jej nienaturalnie dużo, nienaturalnie często pod wpływem czy narkotyków, czy tych uzależniających zachowań, w ten sposób, że likwiduje część receptorów dopaminy. No i rezultat jest taki, że zaczyna nas to wszystko męczyć, nużyć, nie mamy już z tego powodu satysfakcji, przyjemności, ale pozostaje impuls powtarzania. I co się dzieje dalej? No w przypadku narkotyków ludzie szukają coraz silniejszych dawek, tak? Czy coraz silniejszych narkotyków. W przypadku na przykład gier to jest tak, że ktoś, mimo że go już gra męczy, to i tak w nią gra, bo jak przestaje grać, to jest mu jeszcze gorzej. W przypadku pornografii bardzo często to idzie, jak już się zmienia w uzależnienie, to idzie w kierunku zmiany gustu, że człowiek szuka coraz bardziej drastycznych, dramatycznych form pornografii, na przykład łączącej seks z przemocą, czy z jakimiś zachowaniami dewiacyjnymi, czy obrzydliwymi, tak? Już nie wchodzimy oczywiście w szczegóły. Natomiast generalnie to idzie w kierunku albo poszukiwania coraz silniejszych bodźców, albo coraz spędzania coraz większej ilości czasu na korzystaniu z używki i idzie w kierunku jeszcze utraty kontroli. To znaczy, to można wytłumaczyć właśnie chociażby na przykładzie pornografii, że na początku ktoś, kto zaczyna to oglądać, ale jeszcze jest nieuzależniony, to ma taki moment zawahania, moment rzeczywiście wyboru pod tytułem kusi mnie, żeby to oglądnąć, ale rozum mi mówi to grzech, czy rozum mi mówi to jest niedobre dla mnie, to mnie niszczy, tak? I jest albo poddanie się temu impulsowi, albo oparcie się temu impulsowi. W momencie, kiedy dochodzi do uzależnienia, to człowiek ma wrażenie, że to się zautomatyzowało. To znaczy, że nie ma gdzieś zatracił się ten moment wyboru, człowiekowi przychodzi do głowy, a może by tam obejrzeć coś u tej ulubionej swojej aktorki się dzieje, a się łapie na tym, że siedzi już trzecią godzinę na oglądaniu tego. Czyli gdzieś zatraca się ten moment poczucia wyboru. Co się dzieje, tam się, w ogóle to nie jest jedyny mechanizm odpowiedzialny za uzależnienia, ale jeden z ważniejszych, który polega na tym, że wyrabiają się połączenia, ścieżki neuronalne, które powodują, że mamy coraz mniejszą kontrolę, mniejsze poczucie w ogóle wolności wyboru, że ja mogę zastopować to destrukcyjne zachowanie. I na przykład praca z osobą uzależnioną polega przede wszystkim na odnajdywaniu tych punktów w zachowaniu, gdzie jest jeszcze możliwy wybór. A to są rzeczy na samym początku, bo to są rzeczy typu, tutaj już bez wchodzenia w jakieś takie duże szczegóły, ale na przykład, że się pyta, w jakiej sytuacji najczęściej sięgasz po używkę. Tak? No, zwykle to jest taki klasyczny zestaw, zmęczony, samotny, niewyspany, zły, tak? Czyli że się dzieją różne już złe rzeczy w moim życiu i że w tym momencie jestem bardziej skłonna sięgnąć po używkę. I jeszcze takie, co się dzieje, jeżeli chodzi o sekwencję, co po kolei się dzieje, że w rezultacie na przykład siedzisz przed tą pornografią i ją oglądasz. I na przykład się dochodzi do takiego punktu gdzieś tam w rozmowie, że zaczyna się to w tym momencie, że człowiek na przykład jest zły i wchodzi do domu, a w domu nikogo nie ma i wie, że będzie w tym domu sam przez następną godzinę. I że to jest moment, w którym może jeszcze podjąć wybór pod tytułem, to ja nie będę siedzieć w miejscu, w którym nie ma żadnych ludzi dookoła mnie, tylko pójdę gdzieś, gdzie są ludzie, po to, żeby nie sięgnąć w tej prywatności po pornografię. Tak? Czyli szukanie tych momentów, gdzie jeszcze mamy wolność, gdzie się to jeszcze nie zautomatyzowało. Natomiast oczywiście jest tak, że już pomóc osobie, która popadła w nałóg, jest zniewolona, jest bardzo trudna, więc lepszą rzeczą jest zapobieganie, czyli to, czym my się zajmujemy, prewencja, zapobieganie, profilaktyka. Na pewno to, co warto, ja to tylko zaznaczę, to jest, bo w tej chwili jest niemożliwe pozostanie w totalnej wolności od kontaktu z internetem, chociażby przez kwestię nauki zdalnej, tak?
ale w tym momencie naprawdę jest ważne wypracowywanie i egzekwowanie zasad korzystania z internetu z dziećmi, z nastolatkami. Przy czym no, mniejszym dzieciom to możemy po prostu te zasady narzucić, z nastolatkami to musimy dyskutować. Na przykład naprawdę oni, jak słyszą o tym mechanizmie dopaminowym, to mówią, okej, to ja rozumiem, co się takiego dzieje, że mnie to tak bardzo wciąga. I tym bardziej, że nastolatki, zauważcie, mają dużą potrzebę wolności osobistej. Tak? Więc to pokazanie, że pewne rzeczy związane z internetem mogą ciebie zniewolić, jest czymś przemawiającym też im do wyobraźni. Dalej. Warto inwestować w to, żeby nasze dzieci i młodzież uczyć takich poszukiwania zdrowych źródeł dopaminy, czyli takich, które wymagają włożenia wysiłku, gdzie ta nagroda jest rzeczywiście zasłużona, że ta dopamina jest zasłużona. Majsterkowanie, jakiś sport, obcowanie z przyrodą, uprawianie ogródka, wszystko, co wymaga też nauki, ale niekoniecznie nauki w sensie akademickim, ale też nauki umiejętności. Bo pewnie, że to jest ogromna satysfakcja, jedna z większych satysfakcji, jakie przeżyłam w ubiegłym roku szkolnym jeszcze w czasie nauki zdalnej, to było jak wyciągnęłam swoje córki na naukę szycia i moment, w którym wyszłyśmy z tego całego kursu szycia we własnoręcznie uszytych sukienkach, no to był moment niesamowitego triumfu i właśnie dużej porcji dobrze zasłużonej dopaminy, potem jak przedtem przez parę godzin też jeździłyśmy i próbowałyśmy prosto uszyć jakiś jeden ściek, nie? Więc właśnie takie umiejętności też praktyczne, bo to jest takie naturalne źródło tej dobrej, zapracowanej, zasłużonej dopaminy. Też rozmowa o tym, co jest jednak bardziej wartościowe, czy bardziej wartościowe jest, kiedy mama czy tata pochwali, powie miłe słowo, czy to, że ktoś daje serduszko twojemu zdjęciu na Instagramie, nawet go nie oglądając, bo po prostu klika serduszka we wszystkich znajomych, nawet nie zwracając uwagi na to, co publikują. Nie? Co jest jeszcze ważne? Jakie są takie czynniki, które chronią przed uzależnieniami, przed zachowaniami ryzykownymi? Bardzo ważne czynniki, to wyszło akurat w badaniach Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej. Doktor Szymon Grzelak, nie wiem czy gdzieś znane nazwisko, tutaj z Warszawy jest. I robiąc badania przez parę lat na wtedy jeszcze gimnazjalistach, odkryli, że takimi rzeczami, które najbardziej ich chronią przed wchodzeniem w zachowania ryzykowne, wtedy badali akurat takie rzeczy jak narkotyki, upijanie się, myśli samobójcze, przemoc, wczesna inicjacja seksualna i przy okazji też intencje prokreacyjne badali, czyli czy to założenie, że chce mieć gdzieś kiedyś w przyszłości dzieci, to okazało się, że najsilniejsze czynniki chroniące są te trzy. Mama i tata jako przewodnicy. Czyli mama i tata jako osoby mądre, które dają mądre rady, które mogą też przykładem swoim pokazywać mądrość pewnych rozwiązań. To jest przewodnik, to nie jest dyktator, to nie jest ktoś, kto mówi rób tak i tak, bo tak trzeba, tylko to jest ktoś, kto też na przykład nastolatkowi mającemu potrzebę zrozumienia wytłumaczy dlaczego. W każdym razie osoba, z którą się rozmawia, której się ufa, której mądrości się ufa, tak? Dalej wiara i praktyki religijne, rzecz, która tutaj bardzo denerwuje lewicę, bo się okazuje, że młodzież religijna, zaangażowana religijnie jest mniej skłonna do zachowań ryzykownych, ciekawe dlaczego, tak? Może tak umiemy sobie, myślę, odpowiedzieć na to pytanie. A trzecia rzecz to dobra atmosfera, akceptacja w klasie. Akurat to niekoniecznie jest od nas jako rodziców zależne, ale na przykład od nas jako wychowawców już bardziej, że podejmujemy jakieś działania, żeby w tych klasach też były dobre układy między młodzieżą. Z rzeczy ciekawych, to jak już robił Szymon Grzelak z ekipą badania o tym, kto jest dla ciebie największym przewodnikiem życiowym, to na pierwszym miejscu mama, tutaj bardzo przepraszam, tatusiowie są na drugim, tak? Ale proszę zobaczyć, na trzecim miejscu jest babcia.
I to było dosyć niesamowite, bo jak pobadano to, to się okazało, że jeżeli mama i tata nie dają rady w roli przewodnika życiowego, a babcia jest takim przewodnikiem, ma dobry kontakt z wnukami, to ona też jest takim bardzo silnym czynnikiem chroniącym. Nazwali to wręcz efektem babci. Czyli to jest taka niedoceniana rola babci, że babcia nie tylko może rozpieszczać i dawać ciasteczka, tak, nawiązując do wczorajszego dnia babci, ale też może być przewodnikiem i osobą, której wnuki ufają, której mądrości ufają. Dziadek, dzisiaj dzień dziadka, to przepraszam bardzo, niestety jest na dalszej pozycji za bratem, kuzynem, siostrą, kuzynką i nauczycielem i dopiero jest dziadek. Ale i tak lepiej niż ciocia czy przewodnik duchowy. Tutaj przewodnik duchowy to byli głównie księża, ale było to prowadzone też wśród protestantów, więc tam pastorzy też się pojawili. Czyli dziadek i tak ma większą rolę niż ksiądz. To tak a propos nadziei, że jak poślemy dzieci do szkoły katolickiej, to, że tak powiem, ustawią dziecko i wychowają. No niestety. Tak. Nie, tutaj nie bada, nie, bo nie badali tej kategorii, nie? W ogóle nie zadano tego pytania. Okej. I tak naprawdę, to znaczy, co prawda miałam jeszcze troszeczkę więcej, ale to są te najważniejsze rzeczy a propos tego, co możemy zrobić dla naszych dzieci, żeby uchronić ich wolność, rozumianą w tym znaczeniu pierwszym, tak, jako wolność do wybierania dobra. Co możemy zrobić, żeby oni nie zeszli, i tutaj to nie jest nawet do poziomu zwierzęcia, tak? Bo człowiek uzależniony to nie jest człowiek, który się zezwierzęcił. To jest człowiek, który zszedł jeszcze poniżej tego poziomu, bo u zwierzęcia jednak działa cały czas ten instynkt, który powoduje, że w sposób instynktowny zwierzę realizuje swoją naturę, realizuje swoją wolność, wybierając oczywiście nie wolną wolą, ale instynktownie rzeczy, które sprzyjają jego przetrwaniu czy przetrwaniu gatunku, tak? A uzależnienie sprawia, że my spadamy jeszcze poniżej poziomu zwierzęcia, ponieważ wykonujemy działania, które nie tylko nie służą nawet naszemu przetrwaniu, ale wręcz mu szkodzą, tak? Bo szkodzimy swojemu zdrowiu, szkodzimy swojemu życiu. I co z kolei chciałabym jeszcze zupełnie na zakończenie wam powiedzieć. My prowadzimy te warsztaty z młodzieżą, zresztą tutaj też wiem, że będziemy jako fundacja w szkole prowadzić dla młodzieży warsztaty związane właśnie z profilaktyką zdrowia psychicznego i uzależnień. I oni mają bardzo dobre intuicje. To znaczy naprawdę młodzież z bardzo różnych środowisk ma bardzo dobre intuicje a propos wolności i kiedy tłumaczymy im też te zasady, jakby jak funkcjonuje mózg ludzki, czym są bardzo zainteresowani, a nawet wcześniej, bo zanim ta teoria zostanie im przekazana, to oni już wymyślają bardzo dobre hasła i tutaj są przykłady, tak? To jest z grudnia ubiegłego roku. Uwierz w siebie, nawet najmniejszy sukces to dawka naturalnej dopaminy. Często przebywaj, rozmawiaj z rówieśnikami i rodziną. Znajdź sobie coś, w czym jesteś dobry. Używaj naturalnych źródeł dopaminy. Sportu, hobby, zabawa z rodzeństwem. Rozmawiaj z ludźmi, rozwijaj swoją pasję. Pomagaj innym, żartuj z innymi. Więc to są hasła wymyślane przez samą młodzież, więc myślę, że to jest też, może być dla nas bardzo optymistyczne, kiedy myślimy o tym internecie czy świecie wirtualnym jako takim mającym duży potencjał uzależniający, że oni jednak mają dobre intuicje, że to może ich niszczyć i że też oczekują na przykład od dorosłych, że będziemy im pomagać w tym, żeby oni się w to nie uwikłali, bo zdają sobie sprawę, że czasami będzie trudno, że gra mnie na tyle wciągnęła, że jeżeli mama nie przyjdzie i powie, słuchaj, minął czas, to ja będę w niej siedział i do momentu, kiedy padnę. Nie? To też oczywiście. Nie? Dobrze, to jest tyle, co mam. Zmieściłam się w czasie. Tak, dobrze. Czyli jest jeszcze chwila na rozmowę.
tam, na tym wykresie, no to tam akurat badali młodzież z różnych środowisk, czyli było w tym momencie były i zakonnice w tej kategorii, tak, i księża, i pastorzy na przykład. Ale chyba nie byli w szkole wyznaniowej, nie wiem, czy w ogóle są szkoły wyznaniowe. Tak. Pani psycholog jest w stanie wytłumaczyć, dlaczego brzydota, aktualnie zło, te wymiary są tak dla człowieka bardzo atrakcyjne? To jest efekt takiego przesycenia, to znaczy, że ojeju, w gruncie rzeczy to jest mocno skomplikowane, tak? Natomiast jedna z rzeczy, które się dzieją w momencie, kiedy zaczynamy być ukierunkowani przede wszystkim na poszukiwanie przyjemności, unikanie cierpienia czy nieprzyjemnych doznań, kiedy poszukiwanie przyjemności staje się naszym celem, to też, co jest cechą charakterystyczną współczesnego świata, tak? Przede wszystkim przyjemność, unikanie cierpienia, unikanie choroby, unikanie bólu, unikanie nieprzyjemnych sytuacji, ucieczka od nieprzyjemnych sytuacji. To jest też tak, że te przyjemne doświadczenia zaczynają być szybko nudne, to znaczy zaczynamy się do nich za bardzo przyzwyczajać i w tym momencie jest znowu ten sam mechanizm poszukiwania coraz silniejszych bodźców, nowych bodźców. I przez to na przykład komuś zaczyna podobać się brzydota, bo tam dodaje jakiś jeszcze dodatkowy element czegoś właśnie takiego nowego, niezwykłego, może element tego, że to jest zakazane albo coś tam. Tak. Tak, to jest dodanie adrenaliny do dopaminy, czyli mieszanka taka mocna. Ja? Ja tylko pozwolę sobie zareklamować taką stronę opornografii.pl. Mhm. Tam są, nie wiem, czy pani akurat słyszała. Tak, słyszałam, przy czym ja akurat też polecam naszą stronę sos.pytamedu.pl. Ja to muszę jakoś skrócić, bo jest za długa nazwa, gdzie jest też na przykład taki e-learning, pierwsze kroki wyjścia z pornografii, czyli takie podpowiedzenie, co można zrobić, żeby sobie pomóc. To nie jest terapia zupełnie, ale takie pokazanie w ogóle dróg wyjścia, co można podjąć, żeby z tym zacząć zawalczyć. Nie? Ale o pornografii też znam. Tam są takie gotowe kazusy, jak ojciec powinien rozmawiać, szczególnie z synem, bo to dotyczy najczęściej ta pornografia chłopaków, gdzie jest podany przykład rozmowy ojca z synem, jak pomóc chłopakom. Już to rozłączę, co na mnie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dziękuję bardzo za piękny wykład, aczkolwiek mam takie jedno pytanie odnośnie tego, jak skategoryzowała pani zaburzenia odżywiania, przykładowo anoreksję w kontekście no właśnie tego wyrzutu dopaminy, ponieważ są to zachowania autodestrukcyjne, a na jednym ze slajdów pojawił się taki zapis, że zachowania służące przetrwaniu generują tą dopaminę i tutaj mamy ewidentne zaprzeczenie tego schematu. Także prosiłbym o jakieś tutaj może nakierowanie, ponieważ jest to stricte związane z moją pracą. Znaczy powiem szczerze, że to jest trudne pytanie, szczególnie żeby odpowiedzieć w dwóch słowach, tak? Bo tutaj akurat ten mechanizm dopaminowy nie będzie najważniejszy w tym sensie, że tutaj jest wywrócony na drugą stronę w ogóle metabolizm człowieka. Ajku. Chcę się pozwolić, żeby sobie takiego uzupełnić, bo tu musielibyśmy wrócić do pierwszego slajdu, czyli definicji, tej nowej definicji z 2011 roku. I niewątpliwie tak jakby to autodestrukcyjne zachowanie wpisuje się w uzależnienie, przynajmniej tak jakby w mojej głowie, bo pracując z takimi ludźmi widzę, jak są uzależnieni. Często nawet podejrzewać można jakiś tutaj nieporządek w sferze duchowej. Myślę, że możemy o tym otwarcie mówić w takim gronie, także to lęko to nie jest zaskoczenie. Ale no, chcę tak jakby uporządkować to o tyle, że ta definicja uzależnienia w tym kontekście mi się nie sprawdza, a realnie widzę, że jest jakieś uzależnienie, także być może ta definicja jeszcze na ten moment nie jest pewna, ponieważ no, te przypadki, zwłaszcza wśród młodych kobiet w wieku lat 15 do 20 plus, no to jest to w tym momencie plaga. I oczywiście jest to plaga spowodowana innymi uzależnieniami, o których już pani wspominała, czyli nadmiernym obcowaniem z internetem i wyidealizowanym światem.
Ale tak jak mówię, no, w sensie zakładam, że... W sensie miałem nadzieję, że może Pani trochę rozwinie, czy te definicje są pełne, czy tutaj może jest jakiś zupełnie inny schemat, który nie do końca był objęty w tym wykładzie. Jest trochę inny schemat, bo na przykład mamy kolejną plagę w tej chwili samouszkodzeń, nie? Cięcia się i tak dalej, gdzie też nie ma, nie jest to zachowanie sprzyjające przetrwaniu, więc nie możemy tego nazwać uzależnieniem, ale jak się patrzy zewnętrznie, to ma cechy uzależnienia właściwie, nie? No bo ktoś jak się nie potnie, to się czuje jeszcze gorzej. Tylko że tam jest cały o wiele bardziej skomplikowany koktajl hormonalny bierze w tym udział i to jest bardziej skomplikowana w ogóle droga, jak to powstaje. Bo też powstaje zniewolenie, tak? Bo też i w anoreksji, i w samouszkodzeniach zostaje zatracona zdolność do dokonywania racjonalnego wyboru i do wykorzystywania swojej woli do tego, żeby, bo człowiek czuje taki przymus, tylko że one mają więcej wspólnego z zachowaniami kompulsywno-obsesyjnymi, z takim rodzajem zaburzeń, niż z uzależnieniem jako takim, bo tam nie ma tego mechanizmu dopaminowego, nie? I teraz tak ja to widzę, że te wszystkie sytuacje, które Pani powiedziała, to uzależnienia, one prowadzą, są nacechowane demonicznym zniewoleniem, czyli tak zwane ssanie, jak pornografia, bo strony pornografii są przekrojone okultystycznie i możemy otwierać te strony, nas wciąga poprzez duchowy aspekt. Jak Pani to na tą sprawę patrzy? Czy to Pani to bierze pod uwagę? To znaczy ja to patrzę, bo sama nie zajmuję się terapią, natomiast współpracuję z terapeutami i na przykład to, co mówi taka seksuolog ode mnie z Poznania, która pracuje z osobami uzależnionymi, seksoholikami, z pornoholikami, to ona mówi, że ona po prostu pracuje w takiej triadzie, to znaczy ona jako psychoterapeuta, często jest tak, że potrzebny jest psychiatra, który ustawi pewne rzeczy pod kątem lekarstw, bo gdzieś człowiek tak się uwikłał, że bez tego nie wystartuje w ogóle, ale mówi, trzecią osobą w triadzie jest kapłan. To znaczy, że ma po prostu księży, z którymi współpracuje, którzy prowadzą te osoby uzależnione też od strony duchowej. To nie jest spowiednik, bo o co chodzi? Ona mówi, chodzi o to, żeby można było się spotkać i porozmawiać o tym, a spowiednik ma związane ręce, tak? Że można, co tam się dzieje u tam pana Marka na przykład, tak? Ale to, co ona też mówi, to mówi, że akurat seksoholizm jest na tyle, znaczy jednym z najpoważniejszych zniewoleń nałogów, w tym sensie, że on nas niszczy na każdym możliwym poziomie, na poziomie funkcjonowania mózgu, na poziomie funkcjonowania ciała, ale też duchowo, absolutnie. I dlatego jej doświadczenie osobiste było takie, mówiła, nie było sytuacji, w której ktoś by przyszedł z pobudek czysto fizycznych, że czuje się zniewolony, ale i chce z tym skończyć, tylko że jakby temu wychodzeniu, znaczy nie wyszedł z uzależnienia człowiek, który jednocześnie się nie nawrócił, tak podsumowując długi jej wykład. Nie? Czyli, że to jest rzeczywiście bardzo ściśle ze sobą związane. I jak najbardziej rozumiem, co Pan powiedział, bo to też seksuolodzy potwierdzają. Tak? Mogę? Ja bym krótko. Chciałam tylko powiedzieć, że na podstawie wspomnień kobiet z Węzłik, przygotowanych i opracowanych przez panią profesor Urszulę Wińską, Ravensbrück nie przypomina warunki ekstremalne kobiet w różnym wieku, polskich kobiet, między innymi więźniarek politycznych, wskazują, że ratunkiem, jaki został podany tym kołom ratunkowym, kobiety rzuciły młodszym od siebie kobietom koło ratunkowe niezbędne, bo widziały, że zginą. Czyli możemy wszyscy znaleźć się w warunkach ekstremalnie trudnych, gdzie nie ma nic, nie ma ani pożywienia, a z zewnątrz jesteśmy bombardowani wszystkim, co nam odbiera życie fizyczne i życie duchowe. Więc to, co na podstawie odpowiedzi udzielonych podczas tej ankiety, co z tego wynika? Wynika to, że bardzo ważny jest etap tego życia, w którym żyjemy w bezpieczeństwie. Żeby w tym okresie, bo nie wiemy, jak nasze życie się potoczy, ono może być niezależne od nas, ono może być ułożone przez inne osoby,
Ale wtedy, gdy mamy świadomość, jako osoby dorosłe, które opiekują się osobami młodszymi, dziećmi w różnym okresie ich rozwoju i wieku, absolutny obowiązek nasz, osób dorosłych, wyposażenia duchowego, czyli wytyczenie najmniejszej osobie, niech to będzie maleńkie dziecko, później rosnące, tego obszaru, które ono pozyskuje świadomie, że to jest obszar dobry, gdzie panuje dobro, gdzie są reguły, które mnie prowadzą do pewnego celu, który jest niezniszczalny. I to jest to, o czym były pierwszy wykład i drugi wykład. I w warunkach ekstremalnie trudnych, gdzie nie mamy wpływu na nic, bo jesteśmy zniewoleni, to przypomnienie sobie o zasadach i o tym, że istnieje bezwzględne dobro, bezwzględne piękno, i ono jest celowe, bo mamy się połączyć ze swoim Stwórcą, odnaleźć Go, być razem z Nim, bo zostaliśmy przez Niego stworzeni. To jest, po pierwsze, bodźcem dla osób starszych. Niewiele silniejszych od tych osób, które są w strasznej tragedii, mówię tutaj cały czas o tych warunkach grabeckich, które pobudzają takie metody działania, które ostatecznie skutkują tym, że uda się wydobyć ze zniewolenia. Ono jest krańcowe, bo nie ma sił fizycznych i nie ma już sił duchowych, żeby przetrwać. I na podstawie tylko tych wyników badań przeprowadzonych przez psycholog, przez nauczycielkę przede wszystkim języka polskiego, dr Wińską, która była więźniarką Ravensbrück, uważam, że to dla nas, osób opiekujących się, sami nie jesteśmy pewni niczego. To jest takie istotne, tak mi się wydaje. Bardzo dziękujemy. Rozumiem, że rozumiem, że nasze refleksje.